Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, Wiktorze, witamy. Dzień dobry, Agnieszko, witam cię, witam państwa. Jesteś w Moskwie. Powiedz, co w Moskwie się mówi o tej rocznicy katastrofy smoleńskiej? To jest temat w serwisach informacyjnych? Jest jakiś wydźwięk? Jeśli jest, to jaki? Agnieszko, Rosja przygotowuje się w tej chwili do świąt wielkanocnych, w związku z czym to jest temat numer jeden we wszystkich serwisach informacyjnych. Rosjanie mają swoje problemy bieżące, takie jak na przykład stworzenie nowej sieci fast foodów przez reżysera Andrzeja Kończałowskiego i Michałkowa, w związku z czym to są tematy wiodące. O rocznicy smoleńskiej wspomina się marginalnie i z takim odcieniem oczywiście nie dziwiącej nikogo satysfakcji, że ostatnio ujawnione stenogramy przez prokuraturę i przez jedną z polskich radiostacji wskazują, że cały ciężar winy spada tak naprawdę na pilotów, dla których były wywierane potworne naciski polityczne przede wszystkim, związane z tym, że samolot musi wylądować, ponieważ tak chce zwierzchność, tak chce góra. I rosyjskie środki masowego przekazu przy tej okazji przypominają, że jest to zbieżne z pierwszymi ustaleniami Międzynarodowego Komitetu Lotniczego, tak zwanego osławionego MAKU. No dobrze, ale do nas też docierają takie informacje, że Rosjanie twierdzą, że nie mogą zakończyć swojego śledztwa, bo Polska nie realizuje ich wniosków dotyczących pomocy prawnej. No i takie zdanie, które trochę zadziwia, bo teraz się okazuje, że wrak Tupolewa, który oczywiście jest dowodem rzeczowym w sprawie, także w śledztwie rosyjskim, że oni rozważą wydanie tego wraku po zakończeniu dochodzenia, a więc to już nie jest takie oczywiste, że oddadzą. To taka gra trochę chyba, co? Jest to gra oczywiście, jest to gra też umotywowana tym, co się dzieje w tej chwili w strefie politycznej między Polską a Rosją. I tutaj to stwierdzenie prokuratora Markina, że rzeczywiście wrak jest dowodem w sprawie i do czasu zakończenia śledztwa nie zostanie wydany, może sugerować, że w tej chwili nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, kiedy ten wrak wróci do Polski i czy w ogóle do Polski wróci, ponieważ nie wiadomo, czy rosyjskie śledztwo się zakończy, ponieważ tak jak wspomniałaś, Rosjanie zarzucają polskiej prokuraturze, że ta nie spełnia ich wniosków o udzielenie pomocy prawnej. Z kolei nasi prokuratorzy twierdzą, że takiej pomocy na bieżąco Rosjanom udzielają, więc są zadziwieni, dlaczego Rosjanie tak mówią, a jednocześnie polska prokuratura zwraca się do prokuratury rosyjskiej również z wnioskami o udzielanie pomocy prawnej w toku prowadzonego przez naszą prokuraturę śledztwa i taka pomoc również nie jest w pełnej mierze polskiej prokuraturze udzielana. W związku z czym gra i z jednej, i z drugiej strony. Dobrze, wróćmy do tego, co się działo 5 lat temu. Ty byłeś dziennikarzem, który pierwszy w polskich mediach poinformował o tej katastrofie. Przypomnij, jak ty się wtedy o tym dowiedziałeś? To było coś, w co trudno mi uwierzyć tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Godzina 8:44 czasu polskiego. Stoimy w Katyniu, a nie na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku z grupą dziennikarzy. Czekamy na przyjazd delegacji Lecha Kaczyńskiego. Dzwoni do mnie jeden z moich przyjaciół, dyplomatów, który na prezydenta na Siewiernym czekał i mówi mi bardzo zdawkowo i krótko: Wiktorze, możesz nie czekać na prezydenta, nie doczekasz się, prezydent nie dojedzie. Ja zadziwiony pytam: słuchaj, co się stało? Żarty sobie robisz? Na co Darek Górczyński mówi mi: nie, była, coś się stało z samolotem, była jakaś awaria, w tej chwili nic nie wiem, próbuję dostać się do tego samolotu, jest potworna mgła, nie wiem, co jest zgrane. Oddzwonię i odłożył słuchawkę. Całkowita dezorientacja z mojej strony. Widzę, że na cmentarzu w Katyniu nikt nic nie wie. Członkowie delegacji, rodziny katyńskie czekające na prezydenta spokojnie ze sobą rozmawiają, piją kawkę, herbatkę, przygotowują się na przyjazd delegacji. Nasi dyplomaci, borowcy również zupełnie spokojni. Podchodzę więc do jednego z naszych dyplomatów. Powtarzam mu treść rozmowy z Darkiem Górczyńskim. On całkowicie zszokowany sugeruje mi, żebym zadzwonił do innego dyplomaty, który jest na lotnisku Siewiernej. I ten starszy pan, do którego się dodzwoniłem, rzeczywiście dyplomata z krwi i kości, odpowiada na mój telefon stekiem wyzwisk i przekleństw, nie pod moim adresem. Słyszę, że gdzieś biegnie. Jego reakcja, Agnieszko, dla mnie była jednoznacznym sygnałem, że rzeczywiście stało się coś strasznego na lotnisku Siewiernej i w tym momencie nie miałem wątpliwości, że jedynym wyjściem jest wskoczenie z moim operatorem do samochodu i
natychmiastowa jazda na lotnisko Siewierny, położone od cmentarza katyńskiego jakieś 30 kilometrów. Ryzykowaliśmy, ponieważ nikt inny tej informacji nam nie potwierdzał i tak naprawdę mieliśmy w ręku gorący kartofel. Wyobrażam sobie, co przeżywali wydawcy w mojej redakcji, którym również musiałem i sprzedałem. Uwierzyli ci? Słucham? Uwierzyli ci? Nie byli w stanie mi uwierzyć, ale wydawca kierował się jedną podstawową zasadą. Mamy stuprocentowe zaufanie do naszego korespondenta, jeżeli jest gdzieś za granicą, w gorącej sytuacji się znajduje, a z kolei ten, czyli ja w tym wypadku, musi mieć stuprocentowe zaufanie do swoich źródeł. Mi też nie było łatwo uwierzyć w to, co usłyszałem, ale bez praktycznie cienia wątpliwości jechaliśmy na lotnisko Siewierny praktycznie 200 km na godzinę, nie znając trasy, zatrzymując się przy patrolach milicyjnych, przy zamkniętej drodze, zamkniętej na przyjazd prezydenta i jeszcze mój operator żartował w międzyczasie. No tak, Wiktorze, nie będzie nas ani w Katyniu, będziemy jechać i nagle z naprzeciwka wyskoczy kolumna samochodów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czarny humor oczywiście. Niestety, kiedy dojechaliśmy na lotnisko Siewiernej, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia, które mieliśmy w głowie. I jeszcze w międzyczasie, tuż po godzinie 9 czasu polskiego, pamiętam, miałem wejście, wydawcy w Warszawie zaryzykowali, miałem wejście na żywo przez telefon, ale tuż wcześniej dostałem drugi telefon od Darka Górczyńskiego z lotniska, który powiedział mi w dwóch znowu krótkich żołnierskich zdaniach: Wiktorze, potwierdza się to, co ci mówiłem. Była katastrofa, samolot się rozbił, nie ma co zbierać. Nie ma co zbierać, nikt nie przeżył. I dopiero po 15 minutach, jak potem podliczaliśmy, pierwsze agencje zaczęły potwierdzać te informacje. Przez 15 minut przeżywaliśmy niewiarygodne katusze związane z tym, że nie daj Bóg uśmierciliśmy prezydenta i wszystkich członków naszej delegacji. No niestety okazało się, że stało się to, co było najgorsze. Dobrze, Wiktor, powiedz mi taką rzecz. Ty znasz realia rosyjskie. Byłeś tam wtedy także po tej katastrofie. Co się działo bezpośrednio po? Jak się zachowywali Rosjanie? Oni byli przerażeni, oni byli spanikowani. Kiedy wpadliśmy przez główną bramę na lotnisko wojskowe Siewiernej, ci żołnierze, którzy tam stali z karabinami, bez cienia wątpliwości wpuścili nas na płytę zamkniętego wojskowego obiektu. Z tego obiektu przez te bramy wyjeżdżały w tym momencie karetki pogotowia bez sygnału. A to znaczy, że rzeczywiście nie było co zbierać, że nie było komu udzielać pomocy. Kiedy wjechaliśmy do tych namiotów, które tam były ustawione, gdzie czekali członkowie naszej delegacji na delegację Lecha Kaczyńskiego, nasi dyplomaci byli w szoku. Funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa biegali i kręcili się jak w ukropie. Nie wiedzieli, co robić. Najprostszym wyjściem dla nich, i to oczywiście zrobili, było pod groźbą automatów natychmiast wyrzucenie nas z lotniska. Oni nie mówili nic, co się stało. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Potworna mgła, która spowijała całe lotnisko i nie było widać nawet pasa startowego. Panika, strach, przerażenie i wielka nerwowość ze wszystkich stron. Czy można powiedzieć o tym, co się wtedy zdarzyło z twojego punktu widzenia, normalna dziennikarska robota? Ty nie jedno w życiu widziałeś jako dziennikarz. Może to nie jest na miejscu sformułowanie, że działaliśmy i pracowaliśmy na autopilocie. Nie docierało do nas to, co się stało. W takie rzeczy trudno naprawdę uwierzyć. Byliśmy świadkami historii i w tym momencie nie ma czasu na emocje. Robiliśmy swoją robotę, natomiast kiedy skończyliśmy ten pierwszy chyba najtrudniejszy, chociaż trudno powiedzieć, że najtrudniejszy. Kolejne dni były też trudne, kiedy widzieliśmy trumny, kiedy widzieliśmy oficjalne pożegnania na lotnisku Siewiernej. One były emocjonalnie bardzo trudne, ale po tym pierwszym dniu, kiedy grubo po północy skończyliśmy pracę, dziennikarze siadali w zadumie, w chwili wytchnienia niektórzy płakali, niektórzy nerwowo palili papierosy, papierosa za papierosem. I wtedy tak naprawdę grubo po północy, już po wyjeździe Jarosława Kaczyńskiego ze Smoleńska, zaczęło do nas docierać to, co się stało i cały bezmiar tej katastrofy. Wiktorze, zbliża się 8:41, czyli godzina, w której 5 lat temu wydarzyła się ta katastrofa. Dlatego chciałabym, żebyśmy dosłownie na moment, na chwilę przerwali tę naszą rozmowę, żeby usłyszeć, no właśnie, proszę posłuchać.
Tak, to właśnie były te ostatnie sekundy lotu polskiego Tu-154M. Dokładnie 5 lat temu się rozbił w okolicy lotniska w Smoleńsku. Nikt tej katastrofy nie przeżył, a zginęło 96 osób, w tym Maria i Lech Kaczyńscy. No to wróćmy do Moskwy. Wiktor, ty jak słyszysz, myślisz Smoleńsk, to pierwsza myśl, jaka ci przychodzi do głowy, wspomnienie, obraz, dźwięk, zapach, co to jest? To jest przede wszystkim ta mgła na lotnisku w Smoleńsku, o której ci wspomniałem. I to są łany trawy skoszonej przez ciąg silników Tupolewa. Trawy, której tak naprawdę niewiele osób widziało i niewiele telewizji pokazało. My szliśmy ścieżką podejścia samolotu do tego miejsca katastrofy, oddalając się od niej, i widzieliśmy. Zresztą podszedł do nas jakiś były pilot wojskowy tam w Smoleńsku, który nas też oprowadzał i prowadził nas tą ścieżką podejścia. I on nam mówił o, że jest to wyraźny sygnał, że w ostatniej chwili piloci próbowali ratować samolot, że była wzmożona siła ciągów silników, że gdyby silniki pracowały normalnie na podejściu do lądowania, a nie byłoby próby ratowania silników, czyli wzmożenia ich ciągu, takiego śladu na trawie silniki, podmuch z tych silników by nie zostawił. I to są chyba te pierwsze takie dwa podstawowe wrażenia. Mgła i ta trawa jako świadectwo tych ostatnich sekund lotu i próby uratowania tego, czego uratować się nie dało. A nie miałeś takiej myśli, że to mogłeś być ty? Nie było takiej możliwości. My byliśmy od kilku dni w Katyniu. My witaliśmy tam premiera Donalda Tuska, który spotykał się w Katyniu z prezydentem Władimirem Putinem. Byliśmy tam akredytowani w Katyniu i nie było takiej możliwości, żebyśmy lecieli z delegacją z Warszawy. My przylecieliśmy jako akredytowani korespondenci z Moskwy do Katynia, nie z Warszawy. O tym nikt nie myślał. Wiktorze, a powiedz mi, a jak ty oceniasz to, co dzieje się zarówno w tym śledztwie, pytam, śledztwie polskim, bo w rosyjskim to właściwie nie wiemy, co się dzieje, jak i w polityce wokół katastrofy smoleńskiej? Uważam, że to jest ogromna krzywda, to, co się dzieje wobec ofiar tej katastrofy. Absolutny brak szacunku zarówno do nich, jak i do samych siebie. Rozgrywanie polityczne tej katastrofy przez różne strony, i nie chcę wymieniać tutaj nazwisk, myślę, że osoby zorientowane wiedzą najlepiej, o kim mówimy. To jest po prostu żenujące i to jest wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Po prostu żenada. Dziękujemy za to łączenie, dziękujemy za tę rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana.